Rozdział dziesiąty. Jak Żukow próbował dogodzić Stalinowi. Żukow jest niebezpiecznym, a nawet strasznym człowiekiem. Trzydzieści lat pracuję z Żukowem, który jest despotycznym, bezlitosnym człowiekiem. Widziałem, jakie niewiarygodne chamstwo przejawiał Żukow wobec wielu ludzi, w tym także wielkich ludzi. Marszałek Związku Radzieckiego Malinowski. Georgi Żukow, Stienograma Akcja Bryskowo 1957, год, Plenuma CK KPSS i Drugie Dokumenty, Moskwa, 2001, strona 487. Począwszy od Lodołamacza, we wszystkich książkach o wojnie eksponują niewiarygodne, wprost nieścisłości we wspomnieniach Żukowa. Oficjalnie ideologowie kremlowscy nie pozostają dłużni. Jako najważniejszego argumentu używając: Nie nadążasz, szanowny. Już dawno odrzuciliśmy sześć koniunkturalnych wydań wspomnień Żukowa i opieramy się tylko na jednym prawdziwym i właściwym wydaniu siódmym. Ty natomiast nadal powołujesz się na pierwsze. Mijał czas, wyjaśniło się, że wydanie siódme jest również zniekształcone przez cenzurę, podobnie jak wszystkie poprzednie. Ten sam los spotkał ósme i dziesiąte wydania. Znów rzuca się we mnie bronią proletariuszy. A akurat my kroczymy zgodnie z duchem czasu, sprawnie piszemy historię na nowo, zgodnie z najbardziej prawdziwym dziesiątym wydaniem. Ty natomiast żadną miarą nie chcesz się oderwać od pierwszego. Musiałem przyznać się sobie sam. Zostałem wpędzony w ślepy zaułek. Jak zwyciężyć w tym wyścigu? Oni są w Moskwie. Publikowane jest najnowsze wydanie wspomnień i refleksji, które dementuje wszystkie poprzednie. Sprytni i szybcy wielbiciele Żukowa natomiast zmieniają poglądy na przebieg wojny. Zgodnie z najnowszymi wskazówkami. O, ja jestem daleko. Zanim nowe wydanie trafi w moje ręce, kremlowscy ideologowie ogłaszają je już za koniunkturalne. Tymczasem zaczynają pracę nad nowym, najbardziej prawdziwym. Co robić w takiej sytuacji? Wyjście nasuwało się samo. Zebrać wszystkie wydania wspomnień Żukowa, przeczytać je, Porównać, uchwycić tendencje i na tej podstawie tworzyć prognozę rozwoju, wiedząc w jaki sposób zniekształcono wspomnienia wczoraj i przedwczoraj, można przewidzieć w jakim kierunku pójdą one jutro. Wykorzystując zwyczajną analizę, można spojrzeć w przyszłość. Można się dowiedzieć, na jakie szerokie wody wyniesie wielkiego pamiętnikarza. Największy statek wszechczasów i narodów miał w nawiasie, jeśli wierzyć jego słowom, zdolności przewidywania naukowego. Właśnie tę jego zdolność przewidywania postanowiłem obrać za główną broń. Wykorzystując ją można wyprzedzić tych, którzy dopiero czekają na wyjście najnowszego, jedynie właściwego wydania. W taki oto sposób zostałem wróżbitą. I co się okazało? Otóż w tej sytuacji wróżenie nie jest zbyt trudne. Nowe wydanie, nie wiem jeszcze które z kolei, największego dowódcy dopiero jest przygotowywane do druku. Lecz ja już dzisiaj spoglądam przez nieprzeniknioną mgłę przyszłości i widzę nadchodzące zmiany. Zdradzę tajemnicę daru jasnowidzenia. Trzeba dokładnie czytać to. Co dziś piszą obrońcy Żukowa w swoich dziełach, artykułach i rozprawach naukowych. Trzeba wpatrywać się, wczytywać, wsłuchiwać w ich argumenty. To jest kluczem do rozwiązania tajemnicy. Wszystko, o czym obrońcy Żukowa mówią dziś, jutro obowiązkowo i na pewno zostanie znalezione w zapomnianych rękopisach dowódcy i najnowsze wydanie zostanie poprawiane zgodnie z duchem czasu. Omówmy to na przykładzie. Nie tylko Swietliszyn omawiał z Żukowem plan sztabu generalnego z dnia 15 maja 1941 roku. Później o spotkaniach z jednym wielbicielem ojczyzny wspominał również naukowiec Anfiłow. Cytat. Spotkałem się z Żukowem na początku 1965 roku. Byłem wówczas w stopniu pułkownika. Kierownikiem Katedry Historii Wojny i Wojskowości Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego. Krasna zwiezda 26 marca 1996 rok. W latach 1995-96 na łamach wielu gazet i czasopism Anfiłow opowiadał, że plan sztabu generalnego z dnia 15 maja 1941 roku odnalazł on i to nie na początku lat 60., ale jeszcze wcześniej niż świetliszyn. W 1958 roku. Wtedy podczas spotkania z Żukowem w 1965 roku, Anfiłow zadawał pytania dotyczące tego dokumentu. Na co marszałek rzekomo odpowiedział: Cytat: Nie podpisaliśmy tego projektu. Natomiast postanowiliśmy najpierw zameldować o nim Stalinowi. Ale w nim wprost się zagotowało, gdy usłyszał o uprzedzającym ataku na wojska niemieckie. Powołaliśmy się na panującą przy granicach ZSRR sytuację, na ideę zawarte w jego wspomnieniach z 5 maja. Powiedziałem, że to przecież dlatego, żeby podtrzymać na duchu obecnych. Aby myśleli o zwycięstwie, a nie o niezwyciężonej armii niemieckiej, o czym trąbią wszystkie gazety na świecie, wrzasnął Stalin. Kuranty 15-16 kwietnia 1995 rok. Krasna Zwiezda, wojenno historyczny żurnał oraz wiele innych gazet i czasopism, wielokrotnie powtarzały słowa Stalina. Cytat Powiedziałem, że to przecież dlatego, żeby podtrzymać na duchu obecnych. Wydawało się, że wszystko jest jak trzeba. Żukow zaproponował plan. Rozdrażniony Stalin zdecydowanie go odrzucił. Czy mamy się o co sprzeczać? Mamy. Zwyczajna rzetelność wymaga od wszystkich, którzy powtarzają te bzdury, poinformować czytelnika, że to nie są słowa Stalina. To słowa Anfiłowa, któremu rzekomo powiedział to Żukow, któremu z kolei miał to powiedzieć Stalin. Jednak zanim redaktorzy i wydawcy zaczęli powtarzać bajki Anfiłowa, powinni byli zadać mu jedno istotne pytanie: Dlaczego więc milczałeś przez 37 lat, od 1958 do 1995 roku? Napisałeś górę książek o początku wojny, o wielkości Żukowa. Ale o tej rozmowie milczałeś. Powiedzmy, 1965 rok był złą porą, aby móc o tym mówić. Jednak pod koniec lat siedemdziesiątych, gdy srożyła się tak zwana głasność, paplać można było obleczym. Dlaczego wówczas nie powiedzieć o tym? Później upadł Związek Radziecki, wówczas w pierwszych miesiącach wolności można było robić wszystko, czego dusza zapragnie. Jednak dopiero po tym, jak Karpow opublikował plan Sztabu Generalnego z dnia 15 maja 1941 roku oraz przeczytawszy lodołamacz, zwykli ludzie potrafili rzetelnie ocenić znaczenie tego dokumentu. Dopiero wtedy Anfiłow oprzytomniał, dopiero wtedy przypomniał sobie o planie, o którym wiedział od dawna o tym, że omawiał go z Żukowem. O tym, że Żukow opowiadał o stalinowskim zbulwersowaniu i wrzasku. Kolejne, bardziej istotne pytanie. Dlaczego po spotkaniu z Żukowem w 1965 roku wojskowy historyk Anfiłow nigdzie nie utrwalił wyjaśnienia wielkiego dowódcy? Jeżeli wówczas nie uważał tematu za bardzo ważny, to po co w takim razie w 1995 roku? Po upływie 30 lat ogłaszać siebie stróżem tajemnicy historycznej o wyjątkowym znaczeniu. Skoro wówczas uważał on wyjaśnienia Żukowa za niezwykle istotne, to trzeba było treść rozmowy utrwalić na papierze i przekazać wojskowo-historycznemu archiwum Sztabu Generalnego. I jeszcze jedno. Anfiłow powinien powiedzieć Żukowowi: To ja. Historyk wojskowości odnalazłem plan sztabu generalnego z dnia 15 maja 1941 roku. Niewykluczone też, że ktoś po mnie może na niego trafić. Dlatego, Georgiu Konstantynowiczu, powinniście zawrzeć informację o planie w swoich wspomnieniach. A wszystko po to, żeby jakiś łajdak, powiedzmy jakiś. jakiś pałacz. Z lodołamacza nie zechciał przekręcić naszej sławnej historii. Pałacz, okrutny dręczyciel, ciemiężca Kat. Niezrozumiałe też jest zachowanie samego Żukowa. Załóżmy. Jest rok 1965. Przychodzi do niego świetliszyn i mówi o tym planie. Tymczasem Żukow akurat zaczął pisać wspomnienia. Jako obywatel i patriota Żukow powinien był reagować na takie rozmowy. Jego powinnością było wyjaśnić wszystko tak, aby potomni nie mieli żadnych możliwości fałszywie przekręcać bohaterskiej historii Związku Radzieckiego. Nawet nie powołując się na ten dokument, Żukow mógł powiedzieć coś konkretnego. Mieliśmy też inne warianty i inne pomysły, ale Stalin je odrzucił. Tylko tyle. Tylko jedno zdanie. Żukow jednak tego nie zrobił. Z tego można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy: Żukow nie dbał o godność swojej ojczyzny i swojej armii. Wiedział, że pojawił się dokument, który można interpretować w skrajnie niekorzystnym dla Związku Radzieckiego świetle. Jednak zdecydowanie nie zrobił nic, żeby z rąk przyszłych złośliwców wytrącić Asa Tutowego żeby uniemożliwić wykorzystanie przez potencjalnych przeciwników komunizmu tego kompromitującego dokumentu w postaci materiału świadczącego o agresywnej istocie komunizmu w ogóle i stalinowskiej dyktatury w szczególności. Wniosek drugi. Ani Anfiłow, ani Swietliszyn, ani nikt inny w tamtych czasach nie miał dostępu do tego planu, co oznacza, że nie męczyli wielkiego stratega żadnymi pytaniami. Żukow był pewien niewzruszoności komunizmu, ponieważ nie niepokoił się tym, że świadectwa o przestępczym charakterze reżimu kiedykolwiek ujrzą światło dzienne. Właśnie dlatego nic nie robił, by unieszkodliwić tę tykającą bombę podłożoną pod historię kraju. Do grona odkrywców nie należy zaliczać ani świetliszyna. Ani Anfiłowa pod koniec lat 50. i 60., tylko Wołkoganowa i Karpowa pod koniec lat 80. Jeden napomknął o planie, a drugi opublikował go niemal w całości, nie zdając sobie sprawy, że nie było to potwierdzeniem geniuszu Żukowa, lecz oskarżeniem całego reżimu. Jednak gdy oprzytomnieli, było już za późno. Właśnie dlatego dokonano zabiegów zresztą zupełnie nieprzekonywujących, aby ogłosić, że dokument istniał, ale nie wykorzystano go. Właśnie dlatego potrzebne były solowe występy fałszywych świadków w rodzaju. A to Miżukow przy chorbadce opowiadał. Co prawda nie postarałem się, aby utrwalić jego słowa, ale teraz wszystko sobie przypomniałem. Interesujące że oficjalna propaganda powołuje się zarówno na Swietliszyna, jak i na Anfiłowa. Obydwaj rozmawiali z Żukowem. W obydwu wypadkach w 1965 roku obydwu Żukow opowiedział, że Stalin odrzucił plan niespodziewanego ataku na Niemcy. Z opowiadania dwóch wielkich badaczy są zbieżne, jednak w szczegółach niezupełnie. Do Anfiłowa Żukow rzekomo powiedział – nie podpisywaliśmy, a do Swietliszyna – moja notatka. Niby drobnostka, ale różnica w znaczeniu zasadnicza. W pierwszym wypadku Żukow mówi o twórczości zespołowej, w drugim nazywa siebie jedynym autorem. Żukow powiedział rzekomo Swietliszynowi, że Stalin osobiście nie oznajmił mu o swej decyzji. Swoje niezadowolenie rozgniewany przywódca przekazał przez sekretarza poskrybyszewa. Z kolei Anfiłow w tym samym roku rzekomo powiedział, że Stalin swoje niezadowolenie wyraził osobiście, przy czym, cytat, gotowało się w nim i wrzeszczał. Domyślając się, że zdemaskowanie fałszywych świadków nie wymaga większego wysiłku, Filary rodzimej ideologii zwróciły się o opinię, cytat, w większości historyków wojskowości, którzy potwierdzili: Plan został odrzucony przez Stalina. Jakie są dowody? Na to też mieli gotową odpowiedź: Przecież nie ma podpisu Stalina. Towarzysze naukowcy, przypomnijcie sobie: wszystkie działania, które uwzględniał dokument Sztabu Generalnego z dnia 15 maja 1941 roku, zostały wykonane. 1. Pod koniec maja i na początku czerwca nastąpił potajemny przerzut zmobilizowanych wojsk pod pozorem ćwiczeń rezerwistów. Dodatkowo powołano 813 tysięcy rezerwistów. Z głębi kraju potajemnie przewożono ich do zachodnich okręgów przygranicznych. Dzięki temu pułki, brygady i dywizje stacjonujące w rejonach przygranicznych uzyskały pełen stan według norm obowiązujących na czas wojny. 2. Pod pozorem wyjścia do obozów, potajemnie dokonano przegrupowania wojsk w pobliżu granicy zachodniej. Wszystkie armie, o których mówi się w dokumencie, zostały uformowane w głębi kraju i potajemnie przerzucono je w rejony wskazane w planie Sztabu Generalnego z dnia 15 maja 1941 roku. Większość dywizji w dniu 22 czerwca 1941 roku była w trakcie przerzucania w eszelonach lub kolumnach marszowych. Ponadto w kierunku granicy zachodniej koleją przerzucano 47 tysięcy wagonów z ładunkami wojskowymi. 3. Pułki i dywizje lotnicze potajemnie przerzucono na lotniska polowe Nieopodal Granicy. W miejscach tych rozwinięto również tyły lotnicze, zawierające setki tysięcy ton paliwa lotniczego, bomb, nabojów, części zamiennych, prowiantów i wszystkiego innego. 4. Pod pozorem obozów szkoleniowych oraz manewrów zostały rozwinięte służby tyłowe wojsk lądowych oraz baza medyczna. Oto jedno z mnóstwa świadectw. Podczas pierwszych dni wojny sam front zachodni w zachodniej Białorusi stracił trzy szpitalne bazy armii, trzynaście punktów przerzutowo-ewakuacyjnych, trzy zmotoryzowane kompanie sanitarne, trzy magazyny sanitarne. 44 szpitale polowe, w tym 32 chirurgiczne. Ponadto ewakuacyjne szpitale wojskowe na 17 tysięcy łóżek oraz 35 innych jednostek medycznych. Generał Pułkownik Służby Medycznej, Komarow, WIŻ, 1988 nr 8, strona 43. Zniszczono przy tym. Niepoliczalne ilości sprzętu medycznego, m.in. narzędzi chirurgicznych, bandaży, leków, krwi, szpitalnych namiotów itd. Tymczasem we wschodniej części Białorusi nie pozostało nic. Cytat: Jednostki sanitarne frontu, formowane na terytorium wschodniej Białorusi, pozostały bez sprzętu. Po co w takim razie dyskutować o tym? Czy dokument został podpisany, czy nie, skoro wszystko, co zawierał, było w trakcie realizacji lub już wykonane? Wyobraźcie sobie, szanowni towarzysze naukowcy, że was wszystkich spędzono do kopalni odkrywkowej i za wasze wszystkie przestępstwa wobec narodu, za zniekształcenie i fałszowanie naszej historii, za kłamstwo, za wierną służbę szatańskiemu, antynarodowemu reżimowi rozstrzelano. Potem jednak nagle okazało się, że rozkaz ten nie był podpisany. Przecież to koszmar. Ale wam nie jest łatwiej z tego powodu. Wszystko, co zakładał plan sztabu generalnego, było starannie wykonane. Dlatego nie ma żadnego znaczenia, czy Stalin podpisał dokument, czy nie, czy wrzeszczał przy tym, czy nie wrzeszczał. Brak podpisów nie ma w ogóle żadnego znaczenia argument ten jest fałszywy wykorzystują go obrońcy Hitlera i Stalina Hitler eksterminował miliony ludzi ale jego podpisu pod worokami na nich nie znaleziono czyżby to nie było wystarczające aby go nazwać niewinnym jagnięciem na początku lat 30 Stalin zgładził miliony ludzi w związku radzieckim ale podpisu nie ma nie ma też tych dokumentów w których nakazywał przeprowadzić te czystki. Jeśli nie ma podpisu albo dokumentów w ogóle, to oznacza, że jest niewinny, albo wcale nie było żadnej eksterminacji. A oto jeszcze jedno pytanie do większości historyków wojskowości. Kto wykonał ten plan? Załóżmy i uwierzmy, że rozgniewany Stalin pieklił się i wrzeszczał. Timoszenko i Żukow Zapamiętali nauczkę, natychmiast zrezygnowali ze swojego planu i więcej do tej sprawy nie powracali. Plan napisano ręcznie w jednym egzemplarzu, po czym poszedł do archiwum. Wiedziało o nim pięć osób: Stalin, Timoszenko, Żukow, Watutin i Wasilewski. Jeśli uwierzymy fantazjom świetliszyna, okaże się, że treść planu znana była również sekretarzowi Stalina po Załóżmy, że Timoszenko, Żukow, Watutyn i Wasilewski, przestraszywszy się stalinowskiego wrzasku, odstąpili od realizacji planu i już nigdy o nim nie wspominali. Jak to się stało jednak, że dowódcy oddalonych okręgów wojskowych na Syberii i Północnym Kaukazie, na Uralu i nad Wołgą, umawiając się, sformowali siedem nowych armii i skierowali je na zachód. Zgodnie z nieznanym im planem. Jak to się stało, że ktoś poderwał lotnictwo na Ołtaju i Dalekim Wschodzie, w nadwołżańskim, Moskiewskim, Archangelskim i innych okręgach wojskowych, oraz przerzucił na lotniska przygraniczne? Kto miał prawo wzywać setki tysięcy rezerwistów i pędzić ich przez tysiące kilometrów pod samą granicę? Kto nad granicą rozwinął magazyny zawierające dziesiątki milionów pocisków artyleryjskich i miliardy naboi? Kto i dlaczego załadował dziesiątki tysięcy wagonów sprzętem wojskowym i skierował na zachód? Czyżby miejscowa inicjatywa? Przecież narkom łączności, towarzysz Kaganowicz, nie udostępniłby takiej liczby parowozów i wagonów miejscowym władzom. Nie udostępniłby też Żukowowi, ponieważ Kaganowicz słuchał wyłącznie Stalina. Dlatego tylko z rozkazu Stalina mógł przeprowadzić tę największą operację kolejową w historii ludzkości. Co w takim razie z tego wynika? Stalin wrzeszczy, gotuje się, wali pięściami i tupie. Tymczasem dowódcy okręgów i armii. Dowódcy pułków, brygad, dywizji i korpusów, wbrew zakazom wodza, wypełniają plan, którego treści nie znają. Stalin ogłasza, że wypełnienie tego planu byłoby, cytat, na rękę jedynie wrogom władzy radzieckiej, jednak cała armia czerwona jest postawiona na nogi i realizuje plan. To w takim razie może oni wszyscy szli, jechali i lecieli w kierunku granicy w celach obronnych? Ta rozmowa jednak nie mieści się w ramach podejścia naukowego. Plan niespodziewanego ataku na Niemcy jest. Niechby nawet nie był podpisany. Gdzie w takim razie jest plan obrony? Proszę go pokazać. Zgadzam się na byle jaki brudnopis, roboczą wersję, przez nikogo nie zatwierdzoną i niepodpisaną. Mówią mi, można się zgodzić z tezami zawartymi w lodołamaczu. Można się sprzeczać, ale gdzie się znajduje dokument potwierdzający? Pozwólcie walnąć tym samym obuchem w głowę większość historyków wojskowości i zapytać: Gdzie jest ten dokument, drodzy towarzysze? Gdzie jest plan wojny obronnej? Gdzie plany operacji obronnych? Przeciwko mnie wystąpił generał pułkownik Gorkow. Z serią druzgocących artykułów o wdzięcznej nazwie koniec globalnego kłamstwa. Generał pułkownik opublikował, cytat: Plan osłony granicy państwowej podczas koncentracji wojsk i ogłosił, Oto są plany obrony kraju. Nieszczęsny generał zwyczajnie nie rozumie różnicy pomiędzy obroną kraju a osłoną granicy. Czyżby na tym właśnie poziomie wyczerpały się nasze pomysły strategiczne? Czyżby cała obrona wielkiego mocarstwa sprowadzała się do tego, by osłonić granicę? Czyli siłami armii wesprzeć Straż Graniczną, przy czym tylko dopóki odbywa się koncentracja głównych sił? A gdy główne siły już się zgromadzą, to według jakich planów mają działać? O, towarzyszu, generale. O najgodniejszy przeciwniku, do pańskiej wiadomości. Dopóki odbywała się koncentracja wojsk niemieckich wzdłuż naszej granicy, po przeciwnej stronie działał ten sam plan osłony. Wojska w eszelonach, w kolumnach marszowych, w miejscach załadunku są najbardziej odsłonięte, niemal bezbronne. Dlatego rejony koncentracji trzeba było osłaniać oddziałami czołowymi, które zawczasu są wysunięte przed pierwszą linię lub przed granicę. To nie przeszkadza zamiarom niespodziewanego ataku. Co więcej, potwierdza je. A teraz zagadka. Jak to się stało, że Stalin w gniewie, gotując się i wrzeszcząc, odrzucił plan ataku na Niemcy? Timoszenko i Żukow, odsalutowawszy, zrezygnowali z planu, Tymczasem dowódcy, zarówno wszystkich przygranicznych, jak i wewnętrznych okręgów, nie znając planu, nawet nie domyślając się jego istnienia, jak jeden mąż, rzucili się go wypełniać. W końcu go zrealizowali, tylko troszkę za późno. Hitler przeszkodził. Gdzie znajduje się odpowiedź? Zagadkę tę rozwiązał sam pułkownik Gorkow. W tej samej serii demaskujących artykułów koniec globalnego kłamstwa. Wyjaśnił, według jakich planów działali dowódcy, sztaby i okręgi wojskowe. Generał pułkownik oznajmił, cytat: Plan strategiczny opracowany przez Sztab Generalny Armii Czerwonej i zatwierdzony 15 maja 1941 roku. Przez dowództwo polityczne kraju ma dominujące znaczenie w stosunku do materiałów operacyjnych okręgów wojskowych. Wiż 1996 rok, numer 2, strona druga. To właśnie to! Plan strategiczny był zatwierdzony. Polityczne kierownictwo kraju to towarzysz Stalin. Właśnie zgodnie ze strategicznym planem i wolą Stalina działali wszyscy niżej postawieni dowódcy. Aby nie wzbudzać podejrzeń, że zaszła pomyłka, generał pułkownik Gorkow powtórzył tę samą myśl w innym artykule. Cytat: Szczególne miejsce wyznacza się tu ostatniemu operacyjnemu planowi wojny. Opracowanemu przez Sztab Generalny Armii Czerwonej według stanu z dnia 15 maja 1941 roku. I to całkiem zrozumiałe, przecież właśnie z tym planem rozpoczęliśmy wojnę. Kierowali się nim dowódcy wojskowych okręgów i ich sztaby działały wojska. W nawiasie li Stalin uprzedzający udar przeciw Hitlera w 1941 roku w wojnie 1939-1945 goda. Dwa podchody, Moskwa 1995 strona 58. Generał pułkownik Gorkow oznajmił, że plan został zaakceptowany przez Stalina. Że plan z dnia 15 maja 1941 roku był jedynym, żaden inny nie istniał. Oraz właśnie według niego działała Armia Czerwona w pierwszych dniach wojny. Dopiero potem generał zaczął się zastanawiać nad swoimi słowami. Dopiero później zrozumiał, że się pomylił. Co zrobić? Cofnąć swoje słowa? Nie, w żadnym wypadku. Wtedy do następnych publikacji Gorkow wniósł wyjaśnienie. Plan strategiczny z dnia 15 maja 1941 roku został zaakceptowany przez Stalina i jednak, cytat, został usunięty z niego rozdział o zadaniu uprzedzającego uderzenia. Haha, towarzyszu generale, gdybym miał pański talent wykręcania się na wszelkie sposoby... Przeczytawszy pana wyjaśnienie, pokusiłem się o eksperyment. Zapraszam pana, towarzyszu generale, oraz wszystkich chętnych do powtórzenia go po mnie. Wziąłem plan ataku Niemiec z dnia 15 maja 1941 roku i zaostrzony ołówek. I zacząłem wykreślać z planu wszystko, co dotyczy niespodziewanego ataku na Niemcy i Rumunię. Wykreśliłem niepotrzebne. I co się okazało? Pozostała jedynie data, 15 maja 1941 roku oraz dane o przeciwniku. Więcej nic. Spróbujcie sami powtórzyć mój eksperyment. Nie zapomnijcie poinformować, co pozostanie, jeżeli z tego planu wykreślić składniki agresywnego ataku. Teraz powróćmy do Anfiłowa. 5 maja 1941 roku. Na Kremlu Stalin wystąpił przed absolwentami Akademii Wojskowych, potem wzniósł kilka toastów, uściślając swoją wypowiedź. Z grubsza brzmiało to tak. Już dość rozprawiania o pokoju, już dość rozprawiania o obronie. Nadeszła pora, aby wziąć inicjatywę w swoje ręce, aby przejść do natarcia. Jeśli wierzyć doniesieniom Anfiłowa, Żukow, usłyszawszy stalinowską wypowiedź, natychmiast rzucił się układać plan niespodziewanego ataku na Niemcy. Potem jednak nagle okazało się, że Stalin wcale nie chciał atakować Niemiec. On po prostu chciał podtrzymać na duchu wystraszonych absolwentów Akademii Wojskowych. Jeżeli temu się uwierzy, to wynika z tego, że Stalin to kompletny idiota. Z opowiadań Żukowa wynika, że się bał wojny. Z tego wynika, że zarówno absolwenci Akademii Wojskowych, jak też całe dowództwo Armii Czerwonej, które było obecne na przyjęciu na Kremlu, te wszystkie tysiące najlepszych oficerów, generałów, admirałów i marszałków, Również drżeli ze strachu, także trzeba ich było podtrzymać na duchu. Lecz zamiast w ostatnich dniach i tygodniach ustawić obronę, zrobić okopy i umocnienia, założyć miny, postawić zasieki, biedny Stalin ogłasza. Do diabła z obroną wystarczy. Nie potrzebujemy obrony. Rzeczywiście podniósł na duchu. Anfiłow Wyjaśnia nierozumiejącym. Gazety całego świata trąbiły o niezwyciężonej sile armii niemieckiej. A tu Stalin postanowił podnieść na duchu absolwentów Akademii Wojskowych, mówiąc tym samym Nie taki diabeł straszny. Jednak w tym wszystkim jest pewna nieścisłość. Gazety całego świata może i trąbiły, ale absolwenci Akademii Wojskowych nie mieli do nich dostępu. W tamtych latach nie było też wrogich głosów. Zdecydowana większość ludzi radzieckich nie miała wówczas radioodbiorników, tylko czarne talerze głośników. Dlatego słuchać mogli tylko międzynarodówki hymnu proletariuszy całego świata którym zaczynał się i kończył Dzień Pracy. Słuchali też wiadomości z pól, przemówień towarzysza Stalina oraz innych towarzyszy. Piosenek o niezmierzonych bezkresach ojczyzny i niezwyciężonej Armii Czerwonej. Nawet gdyby istniały głosy wroga, nawet gdyby były radioodbiorniki, nawet wtedy, pamiętając 1937 rok, dowódcy baliby się słuchać tych głosów. Oni czytali prawdę i zwiestię, krasną zwiezdę, czyli wiele innych rzeczy, Łącznie z krokodylem i Murziłką, skąd mogli jedynie zaczerpnąć informacje o niespotykanej sile Związku Radzieckiego i jego walecznej, niezwyciężonej Armii Czerwonej. Krokodyl i Murziłka. Od lektora, krokodyl to było pismo satyryczne, coś jak nasza karuzela. A Murziłkę sam pamiętam ze szkoły podstawowej, gdy kazali nam ją prenumerować na język rosyjski. Dlatego towarzysz Stalin nie musiał podczas swego wystąpienia przed absolwentami Akademii Wojskowych dementować tego, o czym trąbiły gazety całego świata. W opowiadaniu Anfiłowa Żukow wygląda jeszcze bardziej niestosownie. On rzekomo uważał, że Armia Czerwona nie jest gotowa na odparcie ataku, że siły do obrony nie ma. Nawet inaczej, cytat. Nie mamy na granicach wystarczających sił nawet do osłony. Nie możemy w sposób zorganizowany połączyć się i odeprzeć ataku wojsk niemieckich. Wspomnienia i refleksje, Moskwa 2003 rok, tom pierwszy, strona 258. Ale Stratek usłyszał przemowę Stalina i wbrew swoim przekonaniom, zapominając o wszystkich sprawach i kłopotach, pospiesznie rzucił się do pisania nowego planu wojny. Dopiero złapał nowy powiew i natychmiast, nawet bez wskazówek dowódcy, wbrew własnym poglądom, niczym wiatrowskaz odwrócił się w przeciwnym kierunku. I po upływie dziesięciu dni niesie gotowy plan natarcia, doskonale wiedząc, że ani na obronę, ani nawet na osłonę sił nie ma. Niesie Stalinowi nie ten plan, który uważa za niezbędny, tylko ten, który mógłby się spodobać przywódcy. Przykra sprawa jednak. Nie spodobał się. Dalej jest jeszcze lepiej. Żukow się nie sprzeczał i natychmiast zrezygnował ze swojego nowego pomysłu. Jednak znów pojawia się drobny, ale istotny szczegół. Żukow napisał nowy plan, aby dogodzić Stalinowi. Jednak ten z niewiadomych powodów nie podpisał go. W Związku Radzieckim działało pięć złotych zasad, których przestrzeganie gwarantowało przeżycie w każdych warunkach. Pierwsza nie myśl. Druga, jeśli pomyślałeś, nie mów. Trzecia, jeśli powiedziałeś, nie pisz. Czwarta, jeśli napisałeś, nie publikuj. Piąta jeśli opublikowałeś, odżegnaj się od tego. A oto właśnie doskonały przykład stosowania tych reguł. Z jednej strony Żukow dumnie oznajmia Moja notatka. Z drugiej strony notatka napisana jest ręką Wasilewskiego, a podpisu Żukowa nie ma. Z jednej strony z całego serca pragnie on dogodzić Stalinowi. W locie wyłapując i przyswajając myśli i słowa wodza, natychmiast urzeczywistniając je w postaci śmiałych planów. Z drugiej strony zapomniał postawić swój podpis pod tymi planami. Tak na wszelki wypadek. I ten sługus ma być przykładem do naśladowania, to od niego mamy się uczyć uczynnie schylać plecy i machnąć podpis, kiedy rozkażą. Krótkie podsumowanie. Dokument o przygotowaniu ataku na Niemcy znaleziono, opublikowano i jest on powszechnie znany. Dokument o przygotowaniu kraju do odparcia wrogiego natarcia nie jest znany. Nie odnaleziono go i nie opublikowano. Zgodziłbym się nawet na niepodpisany. Ale gdzie on jest? Jeśli jednak kiedykolwiek uda się go odnaleźć, to trzeba będzie wytłumaczyć, dlaczego przy genialnym planowaniu w dniu 22 czerwca 1941 roku cała armia działała bez żadnych planów. Dlaczego pierwszego dnia wojny nikt nie myślał o obronie, a Żukow podpisywał dyrektywę ataku. Najbardziej zadziwiające jednak jest to, że 22 czerwca 1941 roku Żukow podpisał dyrektywę o jednoczesny atak trzech frontów, w których skład wchodziło 30 armii. Z opowieści Żukowa wynika, że podpisywał on nie z własnej woli, lecz z rozkazu Stalin'a. Istne cuda. 5 maja 1941 roku Stalin żąda od absolwentów akademii wojskowych i od całego dowództwa armii czerwonej, aby przestali nawet myśleć o obronie i przygotowywali się do ataku. 15 maja rozgniewany Stalin rzekomo wrzeszczy na Żukowa i nakazuje zapomnieć o ataku. 22 czerwca Stalin żąda od armii czerwonej, aby przeszła w zdecydowane natarcie. Tymczasem o obronie ani słowa. Z tych trzech wydarzeń wielokrotnie potwierdzone dokumentami są pierwsze i trzecie. Natomiast drugie, o wrzeszczącym Stalinie, znane jest tylko z opowiadań Świetliszyna i Anfiłowa, wielokrotnie przyłapanych na kłamstwie. Rozdział ten rozpocząłem oświadczeniem, że przepowiedzenie przyszłych zmian we wspomnieniach Żukowa jest stosunkowo łatwe. Świadectwa Swietliszyna i Anfiłowa są zbyt ewidentnym kłamstwem. Natomiast przyszłym pokoleniom trzeba będzie udowodnić, że plan sztabu Generalnego Armii Czerwonej, datowany na dzień 15 maja 1941 roku, został przez Stalina odrzucony. Powiadamiam, że już wkrótce zostanie odnaleziony fragment tekstu, którego w swoim czasie nie przepuściła cenzura. Wówczas w najnowszym, najbardziej prawdziwym wydaniu Wspomnień największego dowódcy przeczytamy jego własną wersję wydarzeń. Nieżyjący Żukow ma przed sobą zadanie osobiście opowiedzieć o niezwykłym uporze Stalina o tym, jak dokument przeznaczony wyłącznie do rąk własnych przywódcy przykazał komuś innemu oraz o tym, jak rozgniewany Stalin wrzeszczał i gotował się wewnętrznie. Koniec rozdziału.